I witam w kolejnym odcinku z Battlefielda 3 na trudnym. Z tej strony wojsko. Osiem godzin wcześniej. Może być? Gdzie? Kim jesteś? Pracujecie dla CIA? Dzień dobry, sierżancie Blackburn. Kiedy mi wreszcie powiedzieć, co się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. No bywa. Kto to jest? To Salom. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? No nie. Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytam akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie wiem, co nas interesuje. Chwila, wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Jak nie słodko. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam włożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLR? 9 miesięcy temu. Podczas operacji łamacz mieczy piraskim pod Wystakiem. Dobra. Słucham. Z ciekawostki, ta gra wyszła po pierwszej części Black Opsa. Tak więc, bądź co bądź, ale autorzy kampanii wzorowali się na kampanii z pierwszego Black Opsa. Bo mamy tutaj ten sam motyw przesłuchania, a Modern Warfare 3 wyszło po Battlefieldzie 3, w okolicach chyba listopada albo października. Zabijamy. Przestań zdywać hipi samotę. Tak tylko mówię. Jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granicę stan. PLR to kozacy. Łapiesz? Większy chodnik się co czuł. Szajbuz 1-3, tu propozycja Szajbuzów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu zbędnego. Tu 1-3, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 km sztoku. Nie wiem, pan teraz. No, panowie, wszyscy wysiadać. No, no to już wiecie, skąd autorzy Call of Duty Modern Warfare wzięli wysiadanie z pojazdu. Wiecie co, ja sobie zobaczę w opcjach jeszcze jedną rzecz, a mianowicie dźwięk. Teoretycznie jest na maksa. Twój system, wybierz opcję pewnego śmienia. Dobra. No nie wiem. Zastanawiasz się czasem, czemu w tej części świata wszystko się tak ciągle pierdzieli? Ja byłem. Nie, to tu sprzątam ten. No, chyba no. Dąż do kola. Co to jest? Montes, Campo, Mackowicz, Chaffin. Tam popija sobie herbatę, jakby nigdy nic. Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Spinca. To ta gorsza część miasta. Zajebiście. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Panowie, jesteśmy w niedoczasie. Poszukajmy tego patrolu. Mamy jakieś dane na temat sił wroga w tej dzielnicy? Spodziewajcie się najgorszego. Czyli tyranozaura. No bo mamy spodziewać się najgorszego. B5
Jedź sprintem. Dziękuję, kurwa, za wyjaśnienie. Naprawdę, noż, kurwa, nie wiedziałem, jak mam biegać. Cześć, psie. Bo jak mieszkał w beczce. Gówno widać, że to jest szkoła. Jakiś pierdolony budynek. Co? Jesteśmy jakieś 90 km od linii uskoku. No kurwa. Pierdolisz. Poważnie? Może to tyranozaur? No nie, jednak jakiś samochód. No przecież biegnę! No otwieraj te drzwi. Otwieraj drzwi! Dziękuję. No trudno, bo cię zabiją. Jak kogoś zabiją. A co ja kurwa robię? Pasek konia. Kurwa, gdzie? Z lewej dostaję. No, o kurwa. E kurwa. Jakiego fagasa, kurwa? A tego gnoja, dobra. Gin, kurwa. Gin. Cipko. Gin. Pierdolisz. Nic ci nie jest? Dobrze. Okej, okay. Jestem. Zresztą... O kurwa. Dobra, zabiłem wszystkich ludzi z RPG. Leci granat! Nie wiem, czy kogokolwiek to zabije, ale mam nadzieję, że tak. Samochód wybuchł, jakie to realistyczne, kurwa. Jeszcze jakiś sfer tu żyje. To jest mój, tak. No tu jest. Spierdala. Jeszcze żyjesz, kutafonie. Co mnie bije? O kurwa! Nie! O! Koniec. Okej. Okay. Do garażu. A gdzie ja kurwa jestem? Żyje? No niby ruszę go. No. Nie będę się rozglądał. Jakieś ludziki przyszły. Oj, wszyscy zginęli. Nie mówili po arabsku. Wygląda na to, że Al-Bashir zaczął eksportować irańskich bojowników. No kurwa życie.
że są. No, ja widzę twoją twarz. Nasza postać jest oczywiście jebaną niemową. Nie może mówić w trakcie wykonywania misji. Ty masz jakiś fajny RKM. Zachować odstępy, nie zatrzymywać się. Mów do mnie, widzisz to? Jest. Tak, teraz. Hotel. Trivago może. Nie, tylko AT. Przełóż się, Machu. Będę cię osłaniał, to ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1, ognia! Ja pierdolę! Jakie to nie... To jest niesynchronizowane. No, kurwa mać! To jest debilizm, kurwa. Nie strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni, rozpadłość. Przyłóż się, Machu. Będę cię osłaniać, to ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1, ognia! Raz, dwa. Kurwa. Masz, łap pocisk z AT4. Ojej, zniszczyliśmy hotel Trivago. Nie jest mi przykro. W porządku? What the fuck? Szajbus 1-3, to sanitariusz. Wyłataliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Będziecie nas osłaniać? Jasna sprawa. Nie. Nie będę was osłaniał. Nie będę was osłaniał i chuj. Szajbus 1-3 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem. Przemieszczamy się. Odbiór. Wypatrujcie wroga. Nasi są tam całkiem osłonięci. Nie jebie mnie ten karabin. Ja chcę... M4 albo M16, nie wiem co to jest. Widzę, napierdalają. Zaraz mnie zabiją. Łap granat, skurwielu. Ja go wyrzuciłem, idioto. Już? Ja zabiłem dwóch typów, postrzeliłem trzeciego, rzuciłem granat i przechodzicie dalej? Pierdala. Tamko. Szczela. Szajbus 1-3, chyba już czysto. Przemieszczamy się. Załatwione. Czy kurwa nastrzelałem? Nie będę zmieniał broni podstawowej. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę.
I schowałem. Uwaga, uwaga, skoczy. Ej, broń wam zniknęła. Jak chcecie strzelać? Znaczy się, ja wiem, że drugi ma AT-4, a ty masz pistolet, no ale... O, pojawiła się. Magia! Ej, to ja teraz po sobie pójdę. To pozwól, że ja pójdę tędy. Pozwól, że pierwszy pójdę. I się zabiję przy okazji. Zejdę tędy. I cyk. Ale wy się opierdalacie. Kurwa, ostrożnie zrobić, bo sobie kurwa rękę złamiesz. Już wszyscy, to fajnie. A co będzie, jak wygra PLR? Kraj rządzony przez terrorystów to marne rozwiązanie. Braku, Amerykę założyli terroryści dla terrorystów. Jak ci się zdaje, czym była amerykańska wojna o niepodległość? Historie piszą zwycięzcy. Jak w ogóle trafiłeś do biurka? Sam sobie często zadaję to pytanie. No kurwa, zapłaci. Tu były drzwi? Okej. Okay. Giniesz, dziwka. Leżysz i nie wstajesz. Najlepiej się nie ruszasz i nie oddychasz. Coś, Jezu, jak mi przylagowało, kurwa. Ja pidole. Schowałem się za dywanami. To jest zajebista osłona. Zaraz zginę przecież. Kurwa, łap ten granat gnoju. No, zabiło cię. Hurra! Hurra! Zabiło go. No, znaczy chłopcy. Nie, kurwa, terrorystów. No, mam tu rannego. No, jakiś trucik. No faktycznie, kurwa. O kurwa, zobaczyłeś ładunki wybuchowe, jasne kurwa. Aha, ciekawe gdzie? Stary, patrzyłeś się na podwozie tego pojazdu, jak kurwa ty tam zobaczyłeś ładunki wybuchowe? Jak nasza postać w ogóle mieści się w szybie wentylacyjnym? Ja tego nie rozumiem. Nawet nie wiem, czy chcę rozumieć, a tym bardziej wiedzieć. O, telefon! Z bombą. Jezu, jak bardzo nienawidzę QTE w Battlefieldach. Nie, to jest po prostu przegięcie. Nawet nie tylko w Battlefieldach, ale i w Call of Duty. To jest po prostu chore dla mnie. Teraz to powinno wybuchnąć. Szkoda. O, szalają się. Kurwa, nic nie widzę. Tędy. Teraz tędy.
Tu. Ała! O, tu biedny. Gin! Brum. Poszczeliłem cię! I żyjesz dalej? Ty kurwa! To otwieraj! Ale coś kurwa za późno ten ogień otworzyłeś. Dać ci zapalniczkę? Otworzysz szybciej ogień. Oczywiście kurwa. Natychmiast! Nie ma co wrócić kurwa, natychmiast! No, te drzwi nie działają, zepsuli je. Dobra, a może ja tu gdzieś zaczekam? O, tu jakiś kutafon. Zabity. Dobra, idź. Spierdalaj, powiedziałem ci. Słyszałem, żebym ci powiedział spierdalaj. No właśnie. Kurwa, zaraz mnie zapiją. Jezu, na co ja się kurwa porwałem? Boże! Hej, ale Call of Duty to ja przychodzę na weteranie. Więc teoretycznie przejście Battlefield 3 na trudny to powinien być kurwa pil spacerek. Fajnie, że mi powiedziałeś i krzyknąłeś granat w momencie, kiedy już zginąłem. O ja jebę, zaczyna się. Kurwa, znowu muszę stąd wychodzić, noż ja pierdolę. Jak tu jest ciemno, kurwa, żadnych lamp, niczego, kurwa. Giniesz, kurwiu. No wychyl mordę. Dobra, masz granat, kurwa. Zjedz se. Spierdalaj! Słyszałeś taki rozkaz, żebyś spierdalał? Nie? No to już kurwa usłyszałem. No przejdź kurwa, poprzednio dałem radę, to czemu teraz nie mogę? Co mam jakiś cel? Broń gładki. Ja wypierdalać koleś. Ja w dupie cię mam. Ła, no kurwy nędzy! Zaraz mnie zabiją. Ja otwieram ogień, to coś kurwa wolno. Jak możesz otwierać ogień, jak nawet nie strzelasz? No teraz kurwa zacząłeś strzelać, kurwa, chyba na wiwat. O nie, strzelam w kwiatek, o kurwa. O Jezu! Prawie zdechłem. Prawie zdechłem! No jeszcze biegną jakieś kutafony. No zdychaj, gnoju. Gdzie kurwa nad nami? Jak możesz być nad nami, jak cię nad nami nie ma? Jebie mnie to, kurwa! O, teraz jesteście. Użyj broni, kiedy będziesz. No kurwa, przeskocz, na pierdolę. Ja pierdolę! Zaraz zdechnę! A nie ma ochoty powtarzać tego fragmentu. Dobra, kurwa, biegnę. Nie gadaj, kurwa. To nie jest żadna 50, tylko to jest PKP Peszenek.
No to wsiadaj do za kierownicę i... Ojej, chyba ktoś w tym śmigłowcu zginie. No cóż. To chyba koniec, nie? Dokładnie. Dobra, to tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Hej!